Niby nic wielkiego, zaledwie 5 nowych lamp, jednak doliczając te, które już wcześniej były zamontowane, otoczenie szkoły podstawowej nr 3 nocą jest oświetlone jak należy. Przy wielu potrzebach mieszkańców, uczniów innych szkół w Skarbonce znalazło się miejsce dla tej inwestycji. I w tym miejscu chcielibyśmy bardzo podziękować. Inwestycja kosztowała niespełna 35,5 tysiąca złotych. Zakup, projekt i montaż lamp sfinansował budżet miasta. Dyrektor szkoły Dorota Basiak jednym tchem wylicza korzyści. Uczniowie i personel będą czuć się bezpiecznie, wszak dni robią się coraz krótsze, mienie szkoły będzie lepiej chronione. Przy okazji Dnia Edukacji Narodowej rozmawiamy też o warunkach, w jakich można tę edukację prowadzić. Każdy element związany z podnoszeniem standardu to jest zwiększenie Waszych możliwości, Waszego bezpieczeństwa i tego, że może będziecie chętniej chodzić do szkoły. Tym, którzy niosą kaganek oświaty i tym, którzy dają jasność, dzieci trójki podziękowały w szczególny sposób.